Муха. 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 Символ rozkładu, plag, stęchlizny. Przyjemniaczki. My, odkąd pamiętam, kojarzą się z dociekaniem prawdy, a od jakiegoś czasu z pewnym wnioskiem o naturze świata. To ja. Udało mi się zwiedzić kawałek świata. Byłem tu, 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 a nawet tu i tu. Większość osób pewnie ma dużo ciekawsze wspomnienia, zauważyło ciekawsze rzeczy i poznało ciekawych ludzi. A ja część z tego czasu spędziłem na potwierdzaniu hipotezy. Internetu wtedy jeszcze za bardzo nie było, albo ja byłem za mały na internet, albo jedno i drugie. Moją hipotezą był ruch much. Ruch much wokół żyrandoli. Cztery kontynenty, prawie 40 państw, pustynia i bagna, klimat umiarkowany i podbiegunowy. Wszędzie muchy latają wokół żyrandola. Jako młody człowiek zafascynowany nauką, a przede wszystkim biologią i behawioryzmem bezkręgowców, chociaż wtedy pewnie nie umiałem tego nazwać, podszedłem do tematu bardzo poważnie. Pierwsze skojarzenie? Prąd. Łatwe do sprawdzenia. Wyjąć korki. Muchy nadal latają. To rzuciło też skojarzenie efektu ze światłem. Druga teza? Przypadek. Jednak muchy odganiane od żyrandoli uparcie do niej wracały. Każdy następny pomysł padał. Rodziło to we mnie nadzwyczaj dużą frustrację, a w moich rodzicach prawdopodobnie dosyć duże podejrzenia autyzmu ich pierworodnego. Skończyłem podstawówkę, gimnazjum, liceum, muchy cały czas latały. Pierwsza dziewczyna, pierwsza praca, pierwsza wypłata, pierwsze wakacje bez rodziców, muchy latają wokół żyrandoli. O muchach przypomniałem sobie na drugim roku studiów. Spędziłem dobrą godzinę na przeglądaniu się ich akrobacjom, zwrotom, beczkom, wzorom, które tworzyły. To w pewien sposób piękne, jeśli się nad tym zastanowić. W międzyczasie wkroczyliśmy w erę internetu. Kilka kliknięć doprowadziło moją podróż do końca. W ten sposób muchy skłaniają inne muchy do seksu. Wtedy przypomniałem sobie o tych wszystkich pięknych, tajemniczych spektaklach matki natury. Ryby tworzące nieziemskie płaskorzeźby. Roje szarańcze, których bali się nawet faraonowie. Taniec małego pajączka na liściu, orkiestra świerszczy. Jebanko. Za wszystkim stoi szansa na jebanko.